Mam na imię Barbara. W filmie gram mamę Oskara, żonę dyplomaty. Gram osobę taką, no, delikatnie zepsutą, schimerowaną, nowobogacką. Ciekawa rola, bogata w różne epizody, pikantne troszkę. Masuj mocniej, chłopcze, masuj. Mamy w nagranych fajnych kilka scen. Wygląda to ciekawie, ale niestety potrzebujemy trochę wsparcia finansowego, żeby móc to pociągnąć, bo projekt jest ciekawy. Myślę, że warto obejrzeć kawałek i samemu ocenić. Film opowiada historię trojga przyjaciół. Każdy z tych bohaterów jest z innego środowiska. Pierwszy bohater, Oskar, ja gram Oskara, jest nowobogackim, młodym mężczyzną, który, tak jakby to powiedzieć krótko, no jest troszeczkę nie z tego świata. Ma rodzinę trochę, która wykracza poza normy pewne. Natomiast jest to oczywiście ze smakiem wszystko i z pewną kontrolą zrobione. Powinnaś sobie znaleźć takiego mężczyznę w odpowiednim dla siebie wieku. Taki 18, góra 20-latek. Gram Lenę i jej rolę polega na tym, jej charakter polega na tym, że ona jest taka ciekawa wszystkiego. Ona też pochodzi z Ukrainy, czyli tak jak ja. I ona jest nie zawsze robię to, co jej mówią właściciele tego domu, czyli jej pracodawcy i tak. I na tym polega tam śmieszna rzecz, czyli na tym to wszystko polega. O to chodzi, że ta Lena jest troszeczkę, jakby tak powiedzieć, nie wszystko wykona, co jej potrzebne. Grałem w filmie Friends Forever masażystę, który później staje się pomocą techniczną. Moja postać jest bardzo lękliwa, dziecinna, uległa. Jest to bardzo ciekawa dla mnie rola, ponieważ ma kompletnie odwrotne cechy charakteru. I jeżeli chcecie zobaczyć ten film, to proszę, wspomóżcie nas. Cały czas dzieją się w tym filmie jakieś intrygi. Pani Maria ma cały czas bóle głowy. Ja jestem, no, ciekawą osobą, która stara się stać na swoim, chociaż muszę ukorzyć się właścicielem domu.